chciałabym się dowiedzieć, ile mam tutaj balonów. Możemy oczywiście liczyć po kolei, ale może jest jakiś szybszy sposób? Jeśli znasz już mnożenie, to wiesz, że jeżeli coś jest ułożone w kolumnach i w wierszach, to w prosty sposób można policzyć ilość tych balonów. Mam tutaj 4 wiersze, 1, 2, 3, 4. Zapiszę. Mam 4 wiersze. 4 wiersze. I 7 kolumn. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mam 7 kolumn. Zapiszę. 7. 7 kolumn. Może już pamiętasz, że aby obliczyć ilość tych balonów, mnożymy 4 razy 7. Zapiszę. Ilość tych balonów to będzie 4 razy 7. Dlaczego to działa? Możemy popatrzeć na to tak. Mamy 4 wiersze, a w każdym z nich mamy 7 balonów. Czyli to jest jeden wiersz, jedna siódemka, druga siódemka, trzecia siódemka i czwarta siódemka. Możesz patrzeć też inaczej. Masz 7 kolumn, a w każdej kolumnie 4 balony. Pierwsza czwórka, druga czwórka, trzecia, czwarta, piąta, szósta i siódma. Czyli 4 razy 7 to będzie to samo, co 7 razy 4. W porządku. A ile to będzie 4 razy 7? Jeśli pamiętasz tabliczkę mnożenia, to od razu zapiszesz wynik. 4 razy 7 jest równe... No właśnie. A co jeśli nie pamiętamy? Zawsze możesz sobie spróbować przypomnieć. Zaczynasz od czwórki i dodajesz kolejną. To jest 8, 12. Tak 7 razy musimy zrobić. 16, 20, 24, 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 razy dodaliśmy do siebie czwórkę. Wylądowaliśmy na liczbie 28. Ewentualnie możesz zacząć od siódemki i dodać ją 4 razy. Wtedy mamy 7, 14, 21, 28. Czwarty, ta liczba to 28. Zatem 4 razy 7 lub 7 razy 4 jest równe 28. Wygląda na to, że mamy 28 balonów. W porządku, ale może można policzyć to w inny sposób. Oczywiście, ile osób ogląda ten film, tyle może być sposobów na obliczenie ilości tych balonów. Możemy popatrzeć na to tak. Mam tutaj 5 kolumn. Zapiszę. Tu mam 5 kolumn. 5 kolumn. I tutaj mam jeszcze 2 kolumny. Razem mam 7, prawda? Tu mam 5, tu mam 2. Zatem liczba tych balonów to 4 razy w nawiasie 5 dodać 2. Ale to nadal musi być tyle samo, co 4 razy 7, prawda? No nie może być inaczej. To jest nadal to samo, co 4 razy 7. Nie zmieniła nam się ilość balonów. To jest nadal równe tyle samo. Odkreślę tutaj. W porządku. Rozdzieliliśmy te balony na dwie grupy. Tutaj mam pierwszą grupę. I tu mam drugą grupę. W tej białej grupie mam 4 razy 5 balonów. Zapiszę. Mam 4 razy 5 balonów. A w tej drugiej grupie mam 4 razy 2 balony, prawda? Mam 4 razy 2 balony. I teraz dodaję do siebie te dwie grupy. To nadal będzie tyle samo, co poprzednia ilość balonów. Tutaj nic się z tymi balonami nie stało. Upewnijmy się. 4 razy 5 jest równe 20. A 4 razy 2 jest równe 8. Pamiętamy o kolejności wykonywania działań, czyli mnożenie przed dodawaniem. A 20 dodać 8 to 28. W
Faktycznie mamy 28 balonów. To, co tutaj się zadziało, w tym miejscu, to tak zwana rozdzielność mnożenia względem dodawania. Prosta sprawa, może brzmi poważnie, ale jak widzisz, to są same łatwe rzeczy. Już zrozumiałeś. Dlaczego pokazałam ten przykład? Dlaczego pokazałam tą rozdzielność? Mnożysz liczbę przed nawiasem przez każdą z liczb w nawiasie. Dlaczego pokazałam tą rozdzielność? Dlaczego pokazałam ten drugi przykład? Policzyłam już ilość balonów. Wiem, że to jest 28. Dlaczego to robiłam? Może Ci się ten przykład przydać do trudniejszych obliczeń. Może Ci się trafić na przykład do obliczenia 6 razy 36. Zapiszę 6 razy 36. I co wtedy? Nie wiemy z tabliczki mnożenia, ile to jest. Ale znasz już tę sztuczkę, znasz rozdzielność mnożenia względem dodawania i wiesz, że możemy sobie rozpisać te liczby. Możemy zapisać, że 36 to jest na przykład 30 dodać 6. A z rozdzielności mnożenia względem dodawania wiesz, że mnożymy tę liczbę przed nawiasem przez każdą w nawiasie, czyli 6 razy 30 dodać 6 razy 6. I teraz już mamy prostą sprawę. 6 razy 30 ile jest równe? 6 razy 3 to jest równe 18. Spisujemy 0. Dodać 6 razy 6, 36. A 180 dodać 36 jest równe 216. Rozdzielność mnożenia względem dodawania to bardzo przydatna własność. Tym sposobem będziesz potrafił obliczyć wszystko.